Witam na moim kanale YouTube. Mija dokładnie tydzień, więc dzisiaj jest czas na rozstrzygnięcie konkursu. Na nasz obraz od Doroty Milewicz. Zasady były proste. Miał być komentarz, który wynosi na piedestały szczygła. Dlaczego naturalny szczyg jest najpiękniejszy. Tych komentarzy było na tyle mało, ale pojawiały się co po niektóre z jakąś tam opowieścią. Nie wybierałem jakościowo, wybrał to system, jest taka strona, przez która losuje nam tutaj zwycięzców w konkursach, po komentarzach i konkurs, po pierwszą edycję badanego konkursu, wygrywa Przyroda Kolska, gdzieś tutaj będzie wlepiony nick tej osoby, więc zapraszam do kontaktu i do odebrania sobie obrazu. I teraz po rozstrzygnięciu konkursu przechodzimy do tematu głównego, który dzisiaj będzie poruszany tutaj podczas tego filmu. To jest temat o czarnej kropce. Nie wiem, czy ktoś się spotkał, czy ktoś miał, czy ktoś nie miał. Jak ktoś nie miał i nie chce wiedzieć, iksik, wyłączamy. To jest taka, ten film będzie taką odpowiedzią na ten komentarz od któregoś tutaj z widzów, że ładujemy do ptaków serię antybiotyków łopatami i potem ptaki rodzą się chore. No, zazwyczaj to jest czarna kropka, mało kto wie, z czego to wynika, więc nadszedł czas, żeby troszkę wyjaśnić przyczyny sytuacji, która ma miejsce zaraz po wykluciu piskląt z jajek. Drugie, zacznijmy tą dywagację od takiego mądrego słowa, takiego cytatu. Leczmy przyczyny, a nie skutki. Stefan Żeromski, jak dobrze pamiętam. Niech mnie ktoś poprawi. Ludzie bezdomni, bo liceum było dawno, już niekoniecznie muszę pamiętać takie rzeczy. Ale sprawdzę za chwilę w internecie. My mamy tutaj w tej opowieści czarnej kropki, czarnego punktu, black spotu, jakkolwiek by tego nie nazywać, przyczynę i skutek. Skutkiem, z przyczyną, o której za chwilę będę mówił, jest wystąpienie czarnego punkciku u piskląt, bardzo popularnego, może nie większości hodowców, ale tak rozmawiając z chłopakami, o, kto się przyznaje, ale to się zdarza, to się pokazuje, ptaki zdychają, nikt nie wie dlaczego, każdy chce stosować jakiś ten grog cały, bo niby to pomaga. No tak, ale tu już leczymy też, chemicznie leczymy już ten skutek całego tego zachorowania. Czy to też jest takie zachorowanie? No dobrze, nazwijmy to zachorowanie. Przede wszystkim, co to jest ten czarny punkcik? Ten czarny punkcik to są kanaliki i sam woreczek żółciowy, który jest po prostu zatkany mazią w postaci gęstej żółci. I ta żółć po prostu nie umie spływać sobie na dół do dwunastnicy. Hodowcy podawają ptakom tłuste rzeczy, a żółć służy do czego? Do rozbijania tłuszczy. No i tak powiedzmy, cykl życiowy się tu już zamyka. My podajemy dużo tłustych rzeczy ptakom, bo się nam wydaje, że jest fajny start zapewniony. Wątroba produkuje żółć, podaje dalej i w pewnym momencie, jak ktoś dobrze był obserwatorem i patrzył na to, co się działo w gniazdach, woreczek żółciowy pęka. Po prostu nie umie tego już więcej nagromadzić sobie, on po prostu go rozrywa, nie? No i taki jest taki brutalny finisz tej sytuacji. Skąd się to bierze? Przyczyna. Przyczyna jest też taka, jak tu powiedział może też jakiś kolega, tutaj wywód taki zrobił, że bierzemy łopatę i łopatą ładujemy te antybiotyki do tych ptaków. No, tak i nie. No bo są ludzie, którzy dawają bardzo dużo antybiotyków, są ludzie, którzy nie dawają antybiotyków, mają z tym problem. Cały problem tkwi w tym przygotowaniu ptaków, nomen omen, ale najbardziej tkwi problem w samicy źle przygotowanej. Bo mało który hodowca zwraca najistotniejszą uwagę na inaczej. Najistotniejsza w całym procesie lęgowym jest samica. I ja kiedyś też tak myślałem, lęgi, witaminy, minerały i będzie tak.
Nie jest tak do końca, ponieważ bardzo istotnym jest narządem u samicy jest wątroba. Wątroba może być uszkodzona antybiotykami, tak ktoś mówi, jakimiś innymi chemikaliami z jedzenia. Może też być po prostu zatłuszczona, zatłuszczona pokarmowo lub genetycznie. I podczas tworzenia, syntezowania się żółtka, czyli naszego jajka przysłowiowego, który mamy gdzieś już na drodze rodnej, kanale rodnym, tak to nazwijmy, bo nie wiem, czy to się fachowo tak nazywa, bo przypominam, nie jestem weterynarzem. Dostajemy sygnał, żółtko, tak by organizm wysyła sygnał do wątroby, żeby podać składniki odżywcze na żółtko. No, to się nie bierze skądinąd, tylko z wątroby gdzieś to jest zakumulowane, tak? I ta krew przechodzi przez wątrobę i zbiera to dziadostwo z wątroby i przekazuje potem to na zarodek. I wszystko jest fajnie, zarodek się rozwija do momentu, w którym nie przechodzimy, nie dochodzi do wyklucia i przechodzimy jakby na oddychanie płucne już, nie przez tylko przez pory skorupkowe, ale przechodzimy też na metabolizm już, powiedzmy, nie żółtkowy, tylko zewnętrzny, czyli samica karmi. Mamy już gdzieś to tutaj ustalone, że to jest żółć, która jest bardzo gęsta. Jest w niej mało wody i ona przyblokowuje tutaj przepływ tej żółci do dwunastnicy. No i teraz co robimy? Co robimy? No, ja podaję rumianek zaparzony we wodzie z delikatną ilością tam na szczekawce, na insulinówce, ale nie, że będę wpychał ptaszkowi gdzieś to do dzioba, tylko ma być kropla przy naturalnym odruchu do karmienia ptaka dana. To trzeba po prostu wiedzieć, jak zrobić, znaczy inaczej. Trzeba umieć to zrobić, bo to też nie jest takie proste. Ja to tak się staram zawsze po kropelce i zauważcie, że on to będzie pobierał i ta kropla będzie tutaj schodzić tym przełykiem, będzie schodzić sobie tutaj do żołądka. To jest jedna rzecz. Rumianek, właściwości możecie sobie poczytać. Woda, no to wiadomo, woda powoduje to, że to się wszystko w organizmie rozchodzi. Nie? Woda jest życiem. W wodzie się wszystko, większość rzeczy się rozpuszcza tak naprawdę w organizmie i ta woda jest niezbędna. Wziąłem te wnioski też z rozmowy z chłopakiem z Portugalii, moim kolegą, bo też mi mówił, że to jest właśnie z odwodnienia ten czarny punkcik. Trochę też tak może być, że to jest z tego odwodnienia. Dlatego można podawać tą wodę, oczywiście w rozsądnych ilościach i to powinno zniknąć. Ja to miałem takie parę przykładów, że to znikało bez podania jakichś tam tych substancji typu antybiotyki, ale to mniejsza z tym, bo jest tych substancji do podawania i walki z toksoplazmozą i z tymi innymi wszystkimi chorobami świata multum, taką całą tablicę, ale pokażę. Tutaj wstrzelę się, żeby wszyscy też wiedzieli, co używają inni hodowcy. Lek niedostępny na polskim rynku, chyba że spod lady. No nieistotne to jest teraz. Ja podaję ten rumianek we wodzie i zaparzam sobie to wieczorem i na karmę jajeczną, nie? Bo mam suchą karmę jajeczną, którą gdzieś tam mam gotową do dzikich ptaków. Namaczam to, też to daję. W filmiku, który oglądałem, podawają wodę owsianą z zaparzonym tym rumiankiem. I też to niby pomaga. Czyli jest prosty sposób, żeby to wyeliminować tak naprawdę. Tylko po co eliminować, jak można przeciwdziałać, jak można przygotować te ptaki w odpowiedni sposób do tego procesu lęgowego i zwrócić uwagę na pewne rzeczy. Im mniej chemii, więcej naturalnych rzeczy, tym lepiej. Więcej zieleniny, więcej na przykład w samej diecie ptaków zielonego groszku. Ja teraz przed lęgami dawałem zielony groszek na przykład, który też jest żółciopędny. Te wszystkie rzeczy jak cykoria, nie cykoria, mlecze, które powodują poprawienie pracy wątroby, są wskazane, są naprawdę wskazane w hodowli tych ptaków. I wierzcie mi, że jeżeli będziecie do tego podchodzić rozsądnie, rozsądnie do hodowli ptaków, to też tych problemów będzie troszkę mniej. Bo ja wiem, ja też wpadam w ten wir oglądania filmików, to. Ja już powiem wam szczerze, czasami mi się szafka nie mieści, będę musiał dobudówkę zrobić tutaj jeszcze na jakieś substancje, bo człowieka nakręcają pewne rzeczy, ale przy wystąpieniu problemu trzeba znaleźć jego przyczynę.
No tutaj przyczynę mamy zaserwowaną, no dzięki też hiszpańskiemu tam powiedzmy hodowcy, który ma tam gdzieś też swój kanał. Będzie gdzieś tutaj zaraz wyświetlone jego imię, nazwisko. Będziecie mogli sobie tam zerknąć też na tego pana. Bardzo super, opowiada i treściwie. Jest wiele rzeczy, które naprawdę można zczerpać. Nie tylko z prowadzenia hodowli jako takiej, ale także o genetyce, co też u nas jest naprawdę słabym tematem, słabo rozwijanym i tam zajmuje się tym cała garstka ludzi tylko i też to jest w jakimś kręgu zamknięte, a nikt tym się nie chce dzielić. Ale też nie ma takiej potrzeby, żeby ktoś się tym dzielił, bo tych hodowców u nas jest no, dużo, dużo mniej. Więc tak mówię, reasumując to wszystko, o czym powiedziałem. Dbajmy o te samiczki, żeby one nie były zatłuszczone, żeby były zdrowe. Podawajmy jak najmniej chemii, a jeżeli to wystąpi, no to nie walimy do apteki po jakieś lekarstwa, tylko spróbujmy w pierwszych godzinach od wyklucia dać ten rumianek, najprostsza rzecz. Naprawdę czasami się wydaje, że rumianek, to tak koleżanka powiedziała, weterynarz, nie pomoże, nie zaszkodzi. A ja wam mówię, że prawdopodobnie to pomoże w dumie. Ta woda i ten rumianek pomoże. I odciągnięcie tłustych rzeczy z jedzenia. Podanie większej ilości lekkostrawnych rzeczy. To na pewno jeszcze mi pomoże walczyć z tą czarną kropką. Więc całkowite podsumowanie. Czarna kropka to jest efekt złego odżywiania i przygotowywania samic. Bo przygotowanie nie odbywa się tylko i wyłącznie przez zimę. Ja wam tylko chciałem jedną rzecz powiedzieć. Ptaki do sezonu lęgowego przygotowuje się już od pierzenia. I to jak je zaczniecie karmić, zaczniecie o nie dbać, takim efektem będzie później się to wynagradzać jakimiś owocnymi lęgami. Tak naprawdę. I trzeba zwrócić na to podejść do tego tematu szerzej niż tylko luty. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ja przynajmniej po takiej analizie, po rozmowach z tymi hodowcami, tak będę do tego tematu podchodził. Więc dbamy o tą dietę, nie zatłuszczamy tych ptaków. Niektóre mają to genetycznie, są uzdolnione do tego, przysposobione do tego, żeby się zatłuszczać. Staramy się tej chemii dawać jak najmniej, chociaż to przy różnych gatunkach jest różnie. Albo inaczej, staramy się zrozumieć te ptaki w taki sposób, żeby tej chemii było mniej. Bo tego podejrzewam, że nie da się w 100% wyeliminować, chociaż chciałbym, żeby tak było. Też nie jestem takim zwolennikiem całkowitego, no nie jestem naturystą dnia pierwszego, żebyśmy się dobrze zrozumieli, że tylko naturalnie to, co ma zdechnąć, to ma zdechnąć. Ale podobno się da bez chemii, albo ograniczyć tą chemię do zupełnego minimum. Ja też tak staram się robić, że teraz tylko to, co jest chore, to staram się leczyć. Bo takie rzeczy się zdarzają i to jest nieuniknione i nikt mi nie powie, że on nie ma nigdy problemów, bo to jest wielutne kłamstwo. Zwłaszcza jak się hoduje dużo ptaków. Zresztą patrząc po grupie hodowców, to są jacyś tam amatorska grupa, kanarki, ja nikogo nie obrażam i nie śmieję się, tam też są problemy. To są problemy normalnie na kładkach, które się odbywają, którymi ludzie sobie nie potrafią poradzić, bo brakuje podstawowej wiedzy z zakresu tego, jak obchodzić się z ptakami i to trzeba byłoby nad tym tematem drążyć. I podejść do tego tematu trochę szerzej, żeby dla większości ludzi hodowla ptaków była przyjemna, a nie jakąś katorżniczym wyzwaniem, które się ma odbywać. To ma robić fan. A wierzcie mi, że z tego idzie naprawdę czerpać duży fan. Też można się irytować, ja to się czasami irytuję, ale cały czas mam z tyłu, że to jest moje hobby, to jest moja pasja i chcę, żeby ta pasja rozlała się też u nas po naszym regionie, po reszcie, powiedzmy, po reszcie Polski, bo to nie jest tak, że hodowla ptaków to jest domena starszych ludzi. Nie, młodzi też mają zacząć hodować. Zarąbiste są przygody z ptakami. Wierzcie mi, że naprawdę idzie raz, że działacie z żywym organizmem, dwa, że możecie rozszerzyć swoją wiedzę tak szeroko. Tak szeroko można rozszerzyć swoją wiedzę na temat nie tylko ptaki, żywienie, biologia. No to jest szeroki zakres, który ptaki są tylko zaczątkiem do tego, żeby posiadać jakąś wiedzę. Bo one, jeżeli ktoś się temu poświęci, ja nie mówię, żeby przy tym być fanatykiem oczywiście, tylko po prostu starać się iść stopniowo ciekawością ludzką, starać się dochodzić do pewnych rzeczy,
no to będzie dochodzić, tak? Ja też tego połowę rzeczy nie wiedziałem kiedyś. Wszystko było wynikiem mojej ciekawości i rozmów, tak naprawdę. Ale znowu odbiegam od tematu, czyli nie zapasamy tych ptaków. I w razie W spróbujmy tę podstawową rzecz, rumianek. Każdy ma go w domu do przemywania skóry, zaparzę, dam tej wody troszeczkę, insynlówkę kupię w aptece, pomogę sobie w jakiś sposób. Czy ta woda, dasz to we wodzie, czy dasz to, rozumiesz, tej wodzie owsianej, którą też gdzie kupić. Ona też ma jakieś swoje właściwości, nie? Więc to też trzeba na to zwrócić uwagę. Ale wydaje mi się, że lepiej mieć w zanadrzu wodę owsianą i rumianek niż stert antybiotyków, nie? Takie jest moje zdanie. Ja nie wiem, mi się to udało zrobić już parę razy, bo też tych przypadków nie mam za dużo, ale się zdarzają i mniejszy, większy sukces był. Jeżeli ktoś ma, no niech spróbuje. Do wody i na karmę jajeczną jeszcze podać, nie? Nie wiem, czy o tym mówiłem, już wcześniej, bo już też wątek zgubiłem. Na karmę jajeczną też podać to, zamoczyć tą karmę jajeczną i podać to ptaszkom. Oczywiście tą suchą. Mówimy o suchej karmie jajecznej, żeby z tego nie zrobić jakiegoś, że ktoś sobie robi tylko z jajka i tam nie wiem, z czegoś jeszcze, bo ma swój przepis i zrobi z tego pulpę. Nie o to chodzi. W karmach suchych jest przepis, którego trzeba się stosować i odpowiednio namoczyć tę karmę wodą. A dlaczego, skoro pomaga rumianek, to czemu nie namoczyć tej karmy jajecznej tym rumiankiem? Nie wiem, jakie macie doświadczenie w tej kwestii. Bardzo chętnie posłucham. Dziękuję za uwagę. Zapraszam po odbiór oczywiście nagrody z konkursu. Osoba, która została wylosowana. Zapraszam do subskrypcji, do dyskusji ogólnej. Jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia w tej kwestii, bardzo chętnie podyskutuję, bo też ja też nie jestem alfą i omegą, a nikt nie kształtuje tak bardzo zdania i opinii i swojej własnej wiedzy jak rozmowa z drugą osobą. I na tym ja też bazuję, czytanie plus rozmowa. Więc zapraszam do komentowania, do udziału w rozmowie i do subskrypcji kanału, jeżeli filmik się podobał. Dzięki, pozdrawiam Was serdecznie.